Ostatnio mówiliśmy sobie o tych filtrach, skończyliśmy na glare, więc kolejne sobie omówimy, jak działają, jak to wygląda. Tak, więc w tym momencie ja ten glare może odłączę na razie, aby tutaj nie przeszkadzał. No tak, odłączyłem to wszystko. Dobrze, to już sobie obraz tutaj wrzucę, ten glare wyłączę. I jak działa kolejny filtr, to jest tak zwany InPaint. Jeśli podłączymy go bezpośrednio, to tak naprawdę on tutaj nic nie daje, bo akurat to narzędzie wymaga połączenia jakiegoś innego koloru. Jeśli obraz jest podłączone w ten sposób, tak jak widzimy, to nic tutaj specjalnie nie zauważymy. Właściwie nic nie zauważymy, nie tylko specjalnie. Ale inaczej będzie wyglądać sytuacja, gdy dodamy to do drugiego pliku, który akurat mamy. Tam. I tutaj właśnie wtedy już widać, jak działa to z parametrem dystans. Czyli też taki efekt, jakby można powiedzieć, że dodawanie tego obrysu. Z tym, że działa to troszeczkę w inny sposób niż dodawanie tego, co było wczoraj, na zasadzie wykrywania krawędzi. I tym parametrem dystans możemy to zrobić, bo jest nałożony obraz na obraz. Natomiast jak działa samo to narzędzie, gdybyśmy chcieli samo to narzędzie wykorzystać. Czyli odłączę sobie to logo i jak widać w tym momencie mamy nasycenie koloru białego. Tutaj już w tym momencie nie będzie działał parametr dystans, bo nie ma podłączonego innego obrazu. Więc tutaj dystans możemy ustawić na 0. Natomiast ciekawe rzeczy się dzieją, gdy zaczniemy wybierać sobie kolory. Czyli mamy efekt, który po prostu nie do końca jest to koloryzacja, bo są tutaj widoczne właśnie kolory, chociażby zielone mieszają się z tym czerwonym, ale nasycenie tego czerwonego jest tak duże, że tak jakby daje to taki efekt koloryzacyjny i tak jak mówiłem, dystans w tym momencie nie będzie działał. Czyli jeśli podłączymy sam ten element właśnie do tego dolnego slotu obrazu, no to ten efekt właśnie działa w ten sposób. Oczywiście mamy parametr faktory, którym możemy nasycić całkowicie czerwony kolor i jak widać zamieni nam całkowicie obraz na czerwony, więc tym parametrem faktory możemy sobie sterować nasyceniem koloru czerwonego. Czyli w ten sposób, tak jakbyśmy no mniej więcej powiedzmy patrzyli przez no, okulary z takiego koloru szkiełkami. Więc tak działa InPaint, czyli dodanie koloru do obrazu. Takiego jednolitego oczywiście. A co jakbyśmy podłączyli jakiś inny obraz? Co się wówczas wydarzy? Jeśli podłączymy inny obraz, no to mamy na zasadzie przenikania się, tak? Teraz parametr tutaj dystans również jak widać nie będzie działał. Natomiast będzie po prostu tak jakby ten element InPaint tak jakby nie działał. Chociaż widać tam, że wpływa na tamten obraz generalnie kolorystycznie do tamtego obrazu, bo jest to rozjaśnienie również na biało. Z tym, że nie wygląda to zbyt, że tak powiem, dobrze. Lepiej jest zastosować jednolity kolor, bo wtedy są fajniejsze efekty niż zastosować coś takiego. Ewentualnie, tak jak wcześniej było, zastosować jakiś taki obraz, który jest pomniejszony, tak jak powiedzmy obsługujący przezroczystość, no to wtedy ten parametr dystans, wtedy ma to sens. Tutaj już w tym obiekcie na to zdjęcie ten parametr dystansu już będzie działał. Będzie działał dlatego, że jest obsługa przezroczystości. Czyli tak wygląda InPaint.
Dalej, kolejny filtr to jest pixelate. Czyli jak sama nazwa wskazuje, tak jakby pikselizacja, tak? Znaczy, że rzeczywiście jest to pikselizacja? Tak, nałóżmy, zobaczmy. No i co? I właściwie nic się nie dzieje. Teraz jak zabierzemy to, mamy tutaj do wyboru kolor. Rozjaśnimy. I tu można wybrać kolor. Działa bardzo podobnie do poprzedniego, jak widać. Tu bazujemy na jasności i kontraście. Przy tego typu zjawisku. I też no jest tożsamy z tym, który był wcześniej. Zobaczmy, jak ten obraz, tak jak widać, działa podobnie. Czyli pixelate, nie mylić tego z pikselizacją, bo to z pikselizacją nie ma nic wspólnego, tylko po prostu nasycenie koloru, podobnie jak w poprzednim narzędziu, ale tutaj nie ma parametru dystans. W tamtym był parametr dystans, tutaj tego parametru dystansu nie ma, więc jeśli podłączę ten obraz, który tutaj jest podstawowym obrazem, no to tak jakby ten efekt w ogóle nie działał. Więc można podłączyć oczywiście, po co tu jest podłączony ten kolor. No bo można do tego podłączyć na przykład kolor rampa, nie? A zresztą możemy przecież sobie taki eksperyment zrobić. A dlaczego nie? Dodajmy sobie tego kolor rampa. O, tutaj jest niby image i kolor. No i zobaczmy, co się będzie działo. Jak na razie widzimy, że on tworzy nam wypadkową tych dwóch kolorów. Możemy nasycić w jedną lub drugą stronę, ale spróbujmy to pozmieniać w jakiś tam sposób na jakieś inne barwy. Już mamy domieszkę koloru niebieskiego. Przy pomocy tego narzędzia można dodać kolejny. Dajmy na to, tutaj jeszcze wymienimy na jakiś inny. Ale jest to wypadkowa tych wszystkich kolorów, prawda? Więc tak naprawdę tu mamy jeszcze parametr faktory, czyli przesunięcie względem danych kolorów, tak? Albo nasycenie tego koloru, który jest bardzo po lewej stronie ciemniejszy niebieski. Jeśli do środka damy, to już mamy mieszanie koloru żółtego. Jeśli tutaj dojdziemy do tej granicy, to już mamy mieszanie z tym kolorem, który jest tutaj widoczny. A co za tym idzie, możemy znowu troszeczkę pokombinować. Zobaczmy, jak tutaj jeszcze value damy do faktory. I proszę bardzo, mamy teraz działanie właśnie pixelate. Jeśli dołączymy, połączymy to w ten sposób. Czyli oczywiście w color lampie będziemy sobie określać zasięg danego koloru. Czyli już takie mieszanie jest ciekawsze w tym momencie tych barw. I można sobie nasycić po prostu, czy też dodać kolejne granice tych barw. No i można właśnie w ten sposób dodać taki dodatkowy efekt przekoloryzowania. Czyli tak jak mówię, jest to narzędzie, które jeśli, zresztą te nody podpowiadają, co jest czym, więc jeśli tutaj ma wyjście kolor i wejdziemy do image, to będzie to związane z kolorem, a że połączymy to w ten sposób, no to ten parametr faktory różnicuje nam kolor rampa. On jednak nie uśrednia tego, tylko po prostu wrzuca nam to zgodnie z fakturą tekstury. Więc jeśli będzie to tekstura, no to tekstura, ale jeśli na przykład spróbujemy wykorzystać to zdjęcie, a czego nie? No to chyba się już domyślacie, co będzie. Tutaj do faktory i proszę bardzo, będziemy mieć tego typu obrazek. Z tym, że oczywiście ten obraz ma tylko dwa kolory, więc siłą rzeczy nie będzie różnicowania między żółtym, prawda, i innymi barwami. No powiedzmy, tutaj ustawię nawet czerwony. Więc tutaj bardziej będą uśrednione kolory. No chyba, że będziemy zmieniać parametr pozycji, no to wtedy automatycznie będzie się ten kolor zmieniał.
Także w ten sposób to działa przy obrazie, który jest obrazem, tak jak widzimy, składającym się tylko z dwóch kolorów. Jeśli natomiast, bo możemy również połączyć to w ten sposób, dlaczego nie? Skoro tu image jest do image, dlaczego stąd nie połączyć tu? I teraz popatrzcie, jak zmieniły się kolory obrazu. W ogóle zmieniła się całkowicie kolorystyka, która będzie dopasowana barwieniem przy pomocy Color Rampa. No i to jest właśnie, i tu możemy sobie, prawda, oczywiście tymi granicami, przesuwając je, możemy sobie po prostu wpływać jeszcze na te kolory. O, tutaj widać przynajmniej w tym miejscu, jak te chmury tam gdzieś zmieniają swoje zabarwienie. A więc dość ciekawe narzędzie, no tylko tyle, że kwestia tego, aby je po prostu prawidłowo zastosować. No zależy, co tam chcemy zrobić, ale kolor rampem można w ogóle zmienić całkowicie charakter obrazu. No jeszcze mamy kanał alfa. Można podłączyć z kanałem alfa, ale że nie ma tu obsługi przezroczystości, więc nic z tego nie będzie. Więc zróbmy sobie tutaj value. No i proszę bardzo, mamy teraz tego typu efekt ognistości włącznie z kanałem alfa. Tylko co? No, kanału alfa nie ma w tym momencie ustawionego, więc jeśli chcielibyśmy ustawić kanał alfa, no to trzeba po prostu to zrobić. Tutaj w kolorach mamy alfa. No i trzeba ustawić. I dopiero wtedy, jak tu ustawimy jakiś kanał alfa, żeby być półprzezroczystość, żeby całkowita przezroczystość, no to wtedy to ma sens, bo widzimy, że wycina nam obraz, który jest pod spodem, czyli już mamy te puste obszary. Czyli po zapisie na PNG będą te obszary puste i zniwelowane. Także w ten sposób działa ten Pixelate. No i zamiast tego Pixelate, jeśli ktoś by się, powiedzmy, uparł, no zabrałem Pixelate, już się zmieniła kolorystyka, wiadomo, to możemy sobie spróbować wrócić do tego, prawda, InPaint, tak? Czyli tutaj włączyć tego InPainta w ten sposób. Tu mamy parametr dystansowy, no ale jak widać, zmian praktycznie nie ma tutaj żadnych, bo tak jak już wspomniałem wcześniej, jest to tożsame narzędzie do poprzedniego, z tym, że tutaj mamy ten parametr dystansowy, jeśli obraz obsługuje przezroczystość. Jeśli obraz nie obsługuje przezroczystości, wtedy ten dystans tutaj no, działał po prostu. No tu będzie, widzimy ten dystans, bo mamy teksturę akurat podłączoną, więc ten dystans działa, ale przy niskich parametrach. Bo jeśli tam ustawimy nawet 450, to do pewnego momentu on działa, chyba do 10 maksymalnie działa. Powyżej to już chyba nawet nic tam specjalnie nie robi. Więc tutaj jako klikam, no to wtedy widzimy, że ten zakres tego koloru żółtego, bo żółty jest akurat tym kolorem, który jest ustawiony jako przezroczysty, no to w tym zakresie tego koloru, tej przezroczystości, on redukuje nam ten kolor żółty. Także tak wyglądają te dwa narzędzia, które są bardzo do siebie pod względem działania podobne. Dobra, no to co, wrócimy sobie do tego, co było. Kolejny filtrem to jest Sunbeams. No właśnie. Sunbeams, czyli inaczej promienie słoneczne. No i tutaj właśnie mamy coś takiego jak pozycja względem obrazu, no i ten efekt, prawda, ray length, czyli po prostu długości tych promieni słonecznych. No, no to logo rozmywa się na zasadzie promieni słonecznych, ale tak jak już wspomniałem, te promienie słoneczne można robić dokładnie tak samo przy pomocy tych narzędzi blur, prawda, czyli tych rozmyć. Pokazywałem to na poprzednim materiale, więc tutaj mamy podobną sytuację, tylko tyle, że to działa od środka obrazu, tak? Więc można ustawić z jakiegoś, powiedzmy, narożnika,
0 to jest x, tu jest y, czyli x jest 0, y jest do połowy, więc jak damy y też na 0, jeszcze wartości ujemne mogą być, można też i z drugiej strony ustawić. I teraz ten zacznę zwiększać długość, to widzimy, że kierunek tych rozmyć jest, może jak tutaj dam, będzie lepiej widać, jak wymuszę pełną widoczność tego obrazu, no to wtedy, nie wiem czy dobrze ustawiłem 0, 0, aha, czyli tutaj 0, 0 dla, znajduje się w tym miejscu, więc tutaj mamy 0, 0 punkt i dlatego rozmywają się te promienie, idą w daną stronę, więc to można ukierunkować. Jak to tak naprawdę powinno być przygotowane, jeśli chodzi o obrazy. Gdybyśmy chcieli zastosować, powiedzmy, coś takiego, takie promienie słoneczne z tego miejsca, to dobrze by było przygotować po prostu taką bitmapę, nie wiem, jakieś kółko, jakiś kwadracik, czy coś w tym rodzaju, czy jakiś taki obiekt, powiedzmy, takiej wielkości i właśnie rozmyć go w ten sposób, na ten obraz. Czyli musi być to obraz, który ma dokładnie tą samą wielkość. Można coś takiego przygotować sobie swobodnie w GIMP-ie i wtedy można to zrobić. Ja zobaczę, czy tutaj jeszcze też zadziała bokeh image. Na pewno zadziała bokeh image również, bo to też będzie działać do tego. No, zobaczmy. O, proszę bardzo. Właśnie jak sobie utworzymy taki obiekt, który będzie jednolitego koloru, o jakiejś tam barwie, to nawet jakby ktoś miał scenerię, gdzie są jakieś okna, to może właśnie z tego okna może zaznaczyć właśnie tylko te szyby, które są. Jak zapisać je jako osobny plik, to też można i tutaj zrobić, tylko by trzeba było wyfiltrować fragment obrazu i wtedy da się to zrobić bez przygotowywania takiej bitmapy. Tylko tyle, że drzewko tych nodów będzie dosyć rozbudowane, ale to jest dość proste do zrobienia, bo tutaj mamy coś takiego jak matte, czyli tak zwane box mask, więc można wymaskować część obrazu, a zostawić tylko część aktywną i tą część aktywną można właśnie rozmyć dodatkowo właśnie tym filtrem Sunbeams, żeby stworzyć ten efekt właśnie promieni słonecznych. Więc da się to zrobić, tylko że mówię, no, trzeba było rozbudować bardziej ten system nodów, który no, trzeba było wykorzystać. No i co jest jeszcze ważne, bo tutaj akurat jest taka sytuacja, że obcina, jak widać na granicach tego obrazu, bo ten obraz jest jaki jest, więc obcina tutaj te promienie. Dlatego jest bardzo istotne, aby bitmapa, która będzie do tego przygotowana, że była tej właśnie wielkości, z tym, że to wszystko będzie pola przezroczyste, a będzie obiekt w takim polu przezroczystym i on się wtedy ładnie rozmyje na całość. Tak samo się dzieje w programach graficznych typu Photoshop, typu GIMP. Jest ta sama dokładnie sytuacja, więc jeśli chcemy, żeby to działało prawidłowo, to trzeba wymiary warstwy dopasować do wymiarów obrazu i wtedy właśnie ten efekt można wykorzystać. Dobra, tutaj jak damy, także jak widać, można nawet, mamy wartości aż 10 na 10, wtedy kąt mi się ustawił w tą stronę, no i tym parametrem ray length właśnie określamy sobie długość tych promieni świetlnych, które będą na przykład promieniami słońca wpadającymi przez okno. No i to niestety, ale trzeba po prostu miksować, albo jeśli damy add, no to wtedy widzimy zarówno obraz, który jest na dole, nawet jak tu faktory ustawimy na maksymalny, to widzimy i obraz, i ten obiekt właśnie rozmywany jako właśnie te promienie słoneczne. Tak mówię, on jest niedopasowany, ten obiekt, bo on ma swoje granice, ale gdybyśmy coś takiego chcieli uzyskać, no to wiadomo, myślę, jak to zrobić. Można sprawdzić, co by było, gdybyśmy tutaj podłączyli sobie teksturę. Proszę bardzo, mamy ten efekt dokładnie taki sam, z tym, że rozmycie tutaj dałem bardzo, bardzo wysokie, ale jeśli zmniejszę to rozmycie, no to proszę bardzo, mamy ten efekt, gdzie faktura tej tekstury właśnie staje się promieniami tak jakby słonecznymi,
przez cały obraz, tak? Znaczy można powiedzieć, że jest to tożsame z rozmyciem w ruchu. Także dobrze się to sprawdza, jeśli mamy przygotowane obrazy, a że tekstura jest akurat wypełniona nam cały obraz, więc zadziałało to oczywiście do całego obrazu. I tak jak widać, dodałem jakąś tam, powiedzmy, taką mgłę, można powiedzieć. Czyli ja to zawsze lubię poeksperymentować, bo wtedy właśnie fajne rzeczy z tego wychodzą. A jak jeszcze podłączymy to z color rampem, to proszę bardzo, mamy promienie słoneczne, ale w kolorach również. Więc to też można wziąć pod uwagę. Zresztą to samo pokazywało bokeh image i tak samo pokazywał ten sam efekt również logotyp, ale tu z color rampem też bardzo fajnie to działa i taki efekt właśnie kolorowych promieni również można na obrazie uzyskać. Dobrze, wracam sobie logotypem do tego, co było poprzednio. No i szukamy kolejny z tych filtrów. To jest Vector Blur, czyli znowu blur. A jak blur, to blur związany z rozmyciem. No dobra, no to go podłączmy. Zobaczmy, czy coś tutaj uda się nam uzyskać. Bo widzę, że tu jest szara, więc może być tak, że do sceny może tylko działać, tym bardziej, że mamy parametr Z. No ale jak mamy parametr Z, to też możemy to w jakiś sposób wykorzystać. No to zobaczmy, przełączmy się tylko do Z-a. I co, i zrobiło się wszystko białe, tak? Bo image jest biały, więc już mamy barwienie. Czyli barwieniem już można pokombinować. Czyli to same z Pixelate i z tym, co było wcześniej. Jeśli podłączamy obraz, to jest widoczny obraz, a dołączmy do tego tą teksturę do Z-a. Czy coś tutaj się zmieni? Nic, a jak sobie zamienimy, no to będziemy mieć to samo, co było z Pixelate'em. Dobra, jeszcze sobie tak. Z, może damy kanał alfa do Z-a. Zobaczmy, nic się tutaj nie wydarzy. A, tutaj są normalne, to są tak zwane speed, prędkość metrów na sekundę. Więc co za tym idzie? No jak zaczniemy, prawda, zwiększać, no to powinno się to w jakiś sposób rozmywać, tak? Ale jakoś jeszcze nie widzę, tylko jeszcze parametr Z tutaj zwiększa, a to Z nie zobaczę. Tutaj mamy speed. Sample, blur, rozmycie. A, dobra. Jest to rozmycie w ruchu. Przecież wektor blur, jak mamy tutaj speed metry na sekundę, to będzie wtedy rozmycie zależne od prędkości obiektu na scenie, czyli to jest do animacji się bardziej nadaje niż do obrazów statycznych. W obrazach statycznych nic nie zobaczymy, oprócz tylko zmiany kolorów, czyli oprócz pikselizacji. Więc dlatego tutaj nie ma tego rozmycia, no bo przecież obrazy statyczne się nie poruszają. I tu jest właśnie ten problem w tym momencie, więc no rozmycia nie zobaczymy, ale zmiany kolorów oczywiście tak. No zobaczmy, co się stanie, bo tutaj jest akurat obraz, który jest animowany. Z tym, że ja nie wiem, czy nie trzeba będzie. Dobra, jest tutaj ten obraz animowany. Może tutaj damy sobie mix, tak żeby był on widoczny. I teraz jest tam jakaś animacja, tylko że x metry na sekundę. Z tym, że jeśli chyba nie wyeksportuję tego jako film, to w tym momencie on mi tego nie wskaże. Nie wiem, jak tutaj dam odtwarzanie. No tak, bo odtwarzanie tutaj nie zadziała z tego poziomu. Przesunął mi tylko. I nie wiem, czy tam było widać przez chwilę ten efekt, czy nie. Do tyłu. No nie widzę tego, żeby to działało w tym miejscu. Prawdopodobnie trzeba
by wyeksportować ten cały animowany plik i wtedy to rozmycie w ruchu byłoby widoczne. Póki co nie próbowałem, ale myślę, że w ten sposób powinno to moim zdaniem zadziałać. No to jak podłączymy, to już w ogóle całkowita abstrakcja z tego wyjdzie. Właściwie nic nie wyjdzie. Jeśli podłączymy do Z-a. Z to jest głębia, więc tego sceny bardziej nie musi. Także tu w tym momencie nie zobaczymy tego, bo trzeba by to wszystko renderować. Dobra, idźmy dalej. I teraz co? Tutaj filtry już żeśmy sobie powiedzieli. Wszystkie wektory były matte. Czyli takie to są dodatkowe efekty, które można wykorzystać do maskowania. Box mask. No dobra, podłączę. Na razie wyłączę widok tego drugiego obrazu. Jak widzimy, Box Mask stworzył jakiś prostokąt, ale podłączyłem maskę, a maska jest parametryczna, więc siłą rzeczy obraz jest czarno-biały się zrobi. Ale jeśli maskę podłączę do faktory, no to wtedy zmienia to postać rzeczy. Tak, widzimy, że w tym momencie jest widoczny ten mój obraz, drugi, ale w takim jakby prostokącie. W takim prostokącie tu oczywiście możemy sobie ustawić przesunięcie tej maski w lewo, w prawo, a tutaj wielkość, czyli można rozciągnąć obszar tej maski. Z tym, że to się wszystko dzieje w obszarze prostokątnym, tak? Można też oczywiście zrobić obrót. No i tutaj mamy add, subtract, czyli odejmowanie, no to się rzeczy nic tu nie będzie widać, multiply, ale póki co zastosowałem to do tego, a nie do faktory, no to raczej i odwrócenie. No i mamy tą maskę. Też tutaj drugi parametr wartości. Ta wartość to jest, chodzi o przezroczystość jeszcze tej maski. Tak? Więc tutaj w tym momencie można to w ten sposób zakombinować. Ale jak to jeszcze... Zobaczmy, co będzie, jak podłączymy image tutaj do maski. Coś się zmieni, proszę bardzo. Wtedy będziemy mieć maskę determinowaną przez kształt tego bokeh image. Prawda? I oprócz tego jeszcze jest dodatkowo maska prostokątna, tak? No chyba, że tutaj te parametry ustawimy na 0, to będzie wtedy maska regulowana przez obiekt bokeh image, gdzie oczywiście tutaj rotacja oczywiście też już nie będzie działać, bo to się tyczy tylko tego prostokąta. Tak samo położenie też nie. Ale oczywiście będziemy mieli wpływ na tę wartością. Też tutaj nawet też wartość nie zadziała. A jak załączymy tu i sobie damy, już muszę zwiększyć sobie ten obiekt jakoś, tak, żeby coś było widać. O, to wtedy będziemy regulować sobie maska plus jeszcze ten image, jeśli dodamy to do wartości. Więc mamy podwójne mieszanie. Możemy zrobić potrójne. I teraz dopiero się zaczęła fajna zabawa. No więc właśnie, bardzo ciekawe rozwiązania, jeśli połączymy to w ten sposób. I można właśnie coś takiego jeszcze zakombinować. No tak wygląda ten box mask, gdzie niekoniecznie maska musi być prostokątem, ale jak widać może być dowolnym obrazem. A jeśli mamy obraz w kolorach czerni i bieli, no to mamy ładne wycinanie, prawda, obrazu podpiętego do tego drugiego węzła. No jakbyśmy sobie podłączyli
to coś, no to wtedy mam, wygląda to w ten sposób. Te parametry tutaj chyba już w tym momencie, a nie, bo to wszystko jest determinowane wielkością tego obrazu, więc się rzeczy więcej tutaj nic nie ustawimy, bo to się tyczy tylko i wyłącznie przesunięcia tego prostokąta, który był wcześniej widoczny, tak? Jeśli ktoś chce, to jeszcze ten prostokąt dodatkowo można tam zastosować do tego całego interesu. No jeszcze tutaj value, coś tutaj przy tym value, to nic tutaj specjalnie się już nie wydarzy w tym momencie. Także takie dosyć ciekawe narzędzie, muszę przyznać, do wycinania no, jakichś obrazów wewnątrz innego obrazu. Jak damy bokeh image, no to widzimy. To te, gdzie są kolory, to te kolory, część będzie przezroczysta, część będzie nieprzezroczysta. Czyli tak wygląda to narzędzie. No dobra. Kolejny channel key. Nie wiem, czy z tych channel key coś tutaj zobaczymy tak naprawdę ciekawego. No dobra. Dołączmy ten channel key tu. I teraz tak, co to mamy? Mieszanie barw w zakresie RGB. Wybieramy, można też pojedyncze kolory wymieniać. Z tym, że zaraz zobaczymy tutaj. I tutaj mamy ten parametr matte. I ten matte podłączamy do factory. I dopiero wtedy coś się zaczyna dziać. Czyli ja w tym momencie wyfiltrowałem całkowicie kolor czerwony, bo tutaj bazowałem na kolorze czerwonym. RGB oczywiście, tych innych trybów nie znam, więc nawet nie próbuję do tego podchodzić. No i tutaj właśnie mamy parametr high i low, tak? Czyli nie może być high niższe od... niższe od low, tak? Jak widzimy. No i tutaj właśnie tym parametrem możemy sobie wyfiltrować dany kolor. Akurat w tym momencie ten czerwony, o jak widzimy, redukuje się ten kolor czerwony, tak? Czyli na zasadzie na początku tylko jedne fragmenty, a później, prawda, coraz więcej. Aż do... potem mamy wykrywanie krawędzi, a potem już całkowicie ten kolor, jeśli damy na maksa, no to wtedy pojawi się przezroczystość dla tego koloru czerwonego, tak? Także to jest też dosyć takie ciekawe narzędzie, dobrze działające, jeśli mamy obiekty w kolorach jednolitych. Jeśli wybierzemy zielone kolory, to bazujemy na kolorach zielonych. Nie ma żadnych zielonych, nic się nie będzie działo, tak? Oczywiście ładnie wycina się przezroczystość tutaj, przy tym obiekcie. Tu też niebieskich kolorów nie ma, więc nie zauważymy żadnych zmian. Czyli zawsze pamiętajmy, że matte podłączamy do parametru factory i dopiero wtedy te efekty daje się zauważyć, co się z tym tak naprawdę dzieje. Możemy zaeksperymentować jeszcze w ten sposób, skoro tu mamy ten nasz wyrenderowany wcześniej obraz, to jego sobie dołączmy tu. Dobra. Dołączyliśmy sobie ten obraz. I tutaj działamy na kolory zielone i jak widzimy, kolor zielony, jeśli ustawimy tutaj parametr na maksymalny, to wszystko co jest, co ma jakikolwiek odcień zielony, stało się całkowicie przezroczyste, jak widać. I teraz przebija się to, tak? Tak działa dla niebieskich, czyli tam gdzie niebieskie kolory, zaczyna to zanikać, dla gdzie czerwone, no to widzimy, ta małpka była czerwona. I już w tym momencie, oczywiście ten parametr, który tutaj mamy, ten high, on pozwala na to, że my określamy siłę działania tego efektu, czyli zakres kolorów, które są brane pod uwagę. Więc no, w tym momencie też tutaj troszeczkę znikło na tym, bo już dopasowałem tak ten kolor czerwony, wyfiltrowanie, że on praktycznie
duży zakres. No, w tym momencie dwie małpki stały się dziurami. Także tak działa właśnie ten channel key. Jeśli chcemy jakiś kolor usunąć, czy to działa na zasadzie zamiany danego koloru na kanał alfa. To mamy podobne w tym matte, mamy channel key, teraz mamy chroma key. Tak? Zobaczmy, jak wygląda chroma key. Jak widzimy, mamy tutaj podobne ustawienia. Ja może ten już odłączę. Dodam chroma key. Nic, już w tym momencie, przy samym połączeniu, już się coś tam zaczyna dziać, ale to dzieje się tylko dlatego, bo mamy tu parametr faktory 0,5, więc tak naprawdę jeszcze to nie działa. Dlatego matte podłączamy do faktory. No i teraz zaczynamy właśnie zabawę. Czyli mamy key color, czyli kolor do wymiany. Akurat kolor do wymiany jest ustawiony na biały, więc wszystko, co ma odcień jakiejś bieli, mieszczący się w jakimś tam zakresie, który tu jest 30% akceptacji, to jest tolerancja. Zresztą piszę na podpowiedzi tolerance for the color to be considered a key color. Jeśli chcielibyśmy wyfiltrować właśnie te kolory czerwone, no to można też tintą, prawda, pobrać ten kolor, tak, cyk. I proszę bardzo, małpka stała się, znaczy akceptacja tolerancji 30, mieści się wszystko, ta małpka stała się przezroczysta. Świetna sprawa, nie? Tu na przykład tą byśmy chcieli, proszę bardzo. Ok, jeśli coś zostaje jakichś żółtych kolorów, no to wtedy, moi drodzy, mamy parametr cutoff. I tym parametrem cutoff właśnie możemy sobie zwiększyć ilość stopni i wtedy wyfiltrujemy to tak, aż cały żółty kolor stanie się przezroczysty na obrazie. Tak? Tu jest jeszcze ta acceptance, no to zobaczmy, jeśli ten cutoff damy na 0, to będzie się również działać ten efekt przezroczystości, ale na zasadzie takiej półprzezroczystości, tak jak tutaj teraz widać. Tak? No i to mamy parametr akceptacji. No i tutaj właśnie tym parametrem akceptacji określamy tolerancję tych kolorów. Jeśli damy najniższą możliwą, no to część kolorów żółtych będzie mocno widoczna, a część pozostałych nie będzie widoczna. I nawet jak zwiększę ten parametr cutoff, to on mi tylko w tej tolerancji spowoduje wyfiltrowanie tych kolorów żółtych. Fajnie to wygląda, tak jakby popękała. Nie? Tutaj w tym miejscu, w tym lustrze. Także tak działa to narzędzie, ale żeby pójść dalej, dobra, ja sobie tutaj ustawię 30, tam było 10, tu jak dobrze pamiętam. Jeszcze mamy parametr falloff, o którym nie powiedziałem, czyli falloff to jest ten parametr takiego zanikania, ale chodzi o zanikanie barwy. Jeśli damy na 0, to on wtedy nam przebarwi na kolor czarny, więc tutaj jest nasycenie koloru parametrem falloff. Ale co się stanie, gdy na przykład ja jako ten key color na przykład wstawię cały obraz. To mi po prostu zniknie. Dobra? Dlaczego zniknie? Bardzo prostej przyczyny. Bo te same kolory ma obraz, który jest właśnie obrazem wycinanym. Tak? Więc dlatego ten cały obraz nam zniknie. To jest logiczne. Natomiast jeśli podrzucę sobie ten obraz. To cóż się takiego stało? No jeśli ten obraz ma kolory czarny i biały, no to on po prostu potraktował, że średnia tego koloru jest kolorem białym, więc tak naprawdę wiele się nie stało. Wyfiltrował nam tylko tak samo, jakbyśmy tu ustawili kolor biały. No to pójdźmy dalej, podłączmy sobie GDAW. No i tu już jest zupełnie inna sytuacja. To jest, moi drodzy, tak naprawdę wypadkowa tych kolorów. Więc tutaj nie ma zbyt wielu tych kolorów. Jest przezroczystość traktowana jako biały. Pomieszanie z tym i z tym to daje jakiś odcień szarości. A teraz podłączmy sobie to. No i teraz tutaj już właśnie mamy zupełnie inny rezultat, bo tu już pod uwagę jest brane w zależności od tego, jakie tu mamy kolory w kolor lampie, no to to już zupełnie zaczyna inaczej funkcjonować, tak?
I jeśli tymi parametrami będziemy sobie, prawda, tutaj regulować, to będziemy również regulować zasięgiem po prostu zmian kolorów zgodnie z fakturą oczywiście tekstury. Także w ten sposób działa to narzędzie Chroma Key. Dobrze. To już wiemy, jak to działa. No i kolejny. Color Key. Dużo mamy tych kolorów. Klucz koloru, ale to jest w kolorach HSV, więc nie znam się na tych kolorach. Podobna będzie sytuacja filtrowania. Podłączyć go mogę, ale tak naprawdę nie wiem, jaki będzie końcowy rezultat działania tego narzędzia. No ale dobra, podłączmy. Pewnie sytuacja będzie ta sama, tylko tyle, że będzie to się dotyczyło no pewnych tam, o, gdzieś tutaj V dopiero mi coś tam zmienił, odcień chyba jakichś tam szarych kolorów czy coś. No można nawet pod tym kolorem, to już nie bardzo, może ten mam na 0, a jak dam na 0, to już to nie działa, czyli trzeba coś zwiększyć. Klucz koloru jest biały ustawiony, jak wybiorę jakiś inny, no tak jakby zrobił mi inwersję w tym momencie, tak? Jeśli damy czarny kolor względem białego, to jest inwersja, czyli podobnie działa, tylko tyle, że no, inny jest zakres zupełnie barw, no których ja tak naprawdę to nie znam, tych HSV, tych kolorów, więc tak pokrótce. Dobra, idźmy dalej. Color Spill, no to przynajmniej się dzieje w kolorach RGB. No to podłączmy. Tak, tutaj nie podłączamy tego, moi drodzy, do parametru faktory, chociaż można by, ale to nie będzie miało sensu. Color Spill polega na tym, że tworzymy tak zwane domieszki, czyli jest ustawiony kolor zielony, bo ta mapka miała kolor zielony i popatrzcie, co się stało. Ona zmieniła taki kolor na jakiś, nie wiem, taki ciemny, bardzo fioletowy. Dlaczego? Bo jest to połączenie zielonego z tym czerwonym w systemie RGB i wtedy uzyskujemy taki kolor. Czyli tu możemy sobie wymienić pewne kolory, tak? Jeśli damy R do R, no to jest czerwony na czerwony, nic się nie dzieje. A jak damy czerwony z zielonym, to już mamy tą mapkę, która miała kolor czerwony, zmieniła kolor na odcienie szarości. Tu jeszcze mamy parametr ratio, który pozwala nasycić dany kolor w tym momencie, czyli 1,5. Jeśli niebieski, zielony na niebieskie i wtedy w ten sposób sobie te kolory można zmieniać. To jest jeszcze parametr faktory, który wiadomo, że określa siłę działania tego efektu. No i mamy jeszcze algorytmy, prawda? Algorytm, nie mamy niebieskiego koloru, to nic się nie, tutaj praktycznie nie dzieje, jak widać. Bo nie ma tu niebieskiego koloru żadnego. Przy zielonym, green, o, to bardzo, bardzo fajnie. Tu też była domieszka jakiegoś zielonego, więc też te mapki akurat stały się czerwone. Czyli to jest na zasadzie wymiany koloru. No i ratio to jest parametr jeszcze nasycenia tej zieleni, więc jeszcze taki efekt zielonkawego nasycenia. Jak damy unspill, to wtedy działamy jeszcze dodatkowo w tych parametrach, gdzie mamy tak jakby wybiórcze jeszcze dodatkowo na ten kolor, oczywiście zielony, wybiórcze jeszcze dodatkowe działanie, gdzie tutaj popatrzcie, można naprawdę wymienić prawie każdy kolor dowolnego obiektu, który mamy tutaj wstawiony. No i mamy algorytm simple albo average, zaawansowany jakiś. Jakaś różnica w kolorach jest, tak?
ale czy wybierzemy Every, czy wybierzemy tamto, to tak naprawdę nie ma to wielkiego znaczenia. Ale skoro tutaj mamy w tym miejscu parametr faktory, no to oczywiście jak zwykle coś głupiego człowiekowi przychodzi do głowy, a trzeba nie połączyć to z tym, nie? Zobaczmy, co będzie się działo. No i w tym momencie ten parametr faktory, on nam tutaj ustawił ze średniej tych wszystkich kolorów. A że ta średnia tych kolorów mogła być niska, więc siłą rzeczy no jest jakaś zmiana tutaj delikatna, jeśli zmieniam parametr ratio, ale podejrzewam, że ten parametr faktory jest tak niski, że no wpływ jest bardzo, bardzo mały. Czyli tak działa z tego, a jakbyśmy zastosowali sobie tu, no właśnie, jeśli zastosujemy sobie bezpośrednio teksturę do parametru faktory, to już będzie miało znaczenie, bo w zależności od kształtu tekstury będą przebarwienia na danym obiekcie. Czyli jeśli ktoś miałby problem ze stworzeniem takiego materiału, to przy pomocy tego narzędzia może taki materiał wymusić już w postprodukcji. Czyli takie mieszanie właśnie kolorów przy pomocy tekstury. Czyli tak to jest podłączone. Tekstura, kolor do faktory. Tu jest obraz do image, do tego obiektu i tu. Prosty układ. Dość prosty. Ale czasami wymaga pokombinowania nieco metodą prób i błędów. No w tej chwili ten kolor RAM to nie działa, żeby była jasna. Przecież nie będzie dalej podłączony. Także tak wygląda kolor spill. Lećmy dalej. Kolejny w kolejce to jest Cryptomatte. Pięknie się nazywa. To jest taki dosyć rozbudowany. Ja się nim kiedyś bawiłem. Fajne robi rzeczy, ale on wymaga kilku obrazów. Bo to są właśnie te krypty. Jak to takie nazywam. Więc zaraz zobaczymy, na ile uda mi się to zrobić prawidłowo. Dodajemy kryptomatę. Oczywiście matę podłączamy do faktory, bo to jest istotne. No w tym momencie nic się tu nie dzieje, tak? Tu mamy matę object, tak? Obiekty matę, gdzie właśnie możemy nawet wybrać obiekt node'owy albo remove, czyli można usunąć ten obiekt node'owy, pod warunkiem, że pamiętamy, co żeśmy kliknęli. Także mówię, że to jest takie troszeczkę narzędzie no, nieprzewidywalne. Powiedzmy tak, do pierwszej krypty, bo tutaj mamy różne kolory. Co będzie, jeśli wybiorę to jakieś kolory? Czy coś się zmieni na obrazie, tak? Czyli zmienię sobie te kolory na różne jakieś tam. Mam trzy różne kolory. No i teraz tutaj jako krypto... I to już się... nie wiem, coś się tam stało? Czy nic się nie stało? Coś chyba się stało, tylko że nie do końca zauważyłem co. No i teraz się już chyba pogubiłem. Zawsze można usunąć w ten sposób, prawda, jeśli przekombinujemy. No i teraz spróbuję podłączyć tutaj inne obrazy, tak? Dobra, podłączmy Chinkę. Teraz podłączmy sobie GDAT. Nie wiem, czy to mi wyjdzie, bo to wiem, że to takie trochę było złożone narzędzie. Zaraz, tutaj to mamy mix, zobaczmy, jak damy add, czy coś się będzie tutaj działo. A, tu jeszcze mamy peak. Tu jeszcze mamy peak. No to zobaczmy. Czy coś tutaj uda mi się jeszcze podciągnąć. Tu mamy wyjście z tego peak. No to nie jest podłączone. Zamienię kolejność. Zobaczmy. No jak kolejność zamienimy, to się nic tutaj nie działo. Dajmy peak do kanału alfa, czy coś będzie. No właśnie, coś już jest teraz widoczne.
Także no tu nie będzie przy zecie nic widać oczywiście. Czyli co mamy? Wymieszaliśmy coś. Gdzie jest to? To krypty pierwszej podłączone. Teraz tak, zobaczmy, czy jak tutaj będzie wpływ kolor ramp miało. Nie widzę, żeby miało tutaj kolor ramp jakikolwiek wpływ w tym momencie na to. Jak damy tutaj powiedzmy G-datę do pierwszej krypty, to będzie z logiem G-data mieszania, czyli generalnie nix. Rozjaśnianie, nie, to już nie działa w tym momencie, bo tutaj mamy matte podłączone, więc działa to właśnie w ten sposób. Zobaczmy jak, nie wiem, coś jeszcze tutaj, o, właśnie, teraz się zaczyna coś dziać. Czyli ja to może wyrzucę te wszystkie numerki. Czyli właśnie to jest taki troszeczkę dziwny obiekt, ale właśnie pozwala na to, że w takiej pozycji, którą mamy, czyli pierwszy i drugi obraz, a jeszcze tutaj zamienimy, co będzie. Jak tu zamienimy, no to widoczny jest ten pierwszy obraz, tego drugiego nie widać, ale jeśli damy add i na przykład wybierzemy sobie, no to akurat to nie zdziała, a to też nie, bo tutaj do krypty pierwszej nic nie jest podłączone, to podłączmy do krypty pierwszej, już mamy jakieś mieszanie, no i teraz coś tam wcześniej wyszło, a teraz już pogubiło się wszystko jak zwykle. O, teraz tutaj jak kliknąłem na przezroczystość G-daty, on tutaj właśnie ten fragment jakiś tutaj wstawił. Dlatego mówię, jest to takie narzędzie, które wymaga zabawy metodą prób i błędów. Bo teraz kliknąłem czerwony kolor, więc teraz jest widoczny fragment tego czerwonego koloru tej G-daty. No wszystko zależy od tego, jak my podłączymy ze sobą te wszystkie nody, te obrazy. Teraz kliknąłem na teksturę, pojawiła się faktura tekstury. Czyli jak widać, no nie jest to takie do końca przewidywalne narzędzie, ale żeby zobaczyć w ogóle jak to działa, no to działamy poprzez matte obiekt. Sprawdzę, czy bokeh zadziała, jeśli zastosuję, zadziała. Czyli jeśli tutaj zastosujemy sobie na przykład inne nody, które nawet nie są podłączone, to po wyborze tym parametrem add będziemy mieć wpływ, że to będzie się mieszać mimo wszystko, mimo tego, że nie będą one podłączone. I oczywiście te... okej, i teraz tu jest tak, że jak widzimy jest przecinek, to znaczy, że można podłączać nawet kilka różnych obrazów. Także tak jak mówię, jest to taki troszeczkę problematyczny node, ale przynajmniej no, pokazałem, jak go w miarę podłączyć i co trzeba zrobić, no bałagan straszny, tak? Jak widać, jak to podłączyć, żeby po prostu jakoś zrobić. Dobrze. A się już nagmatwało tutaj, tak? No ale tak to przy postprodukcji jest, że czasem trzeba coś pogmatwać, żeby coś zobaczyć. No dobra. Idźmy dalej. Difference key. Czyli tak zwana różnica kolorów, tak? No dobra, no to podłączmy jak zwykle do jakiegoś obrazu. Podłączmy do faktory. No i zaraz zobaczymy. Tolerancja. Czyli to jest taki podobny do tych poprzednich, które żeśmy poznawali, czyli wycinanie jednego koloru z parametrem przezroczystości. Jeśli jakiś ustawimy, to mamy tą przezroczystość, czyli ten obraz nam filtruje. Ale oczywiście mamy tutaj kolor, który możemy wybrać do filtrowania. Widać. To już jest takie prostsze narzędzie. I naturalnie możemy podłączyć inny obraz
czyli kolorystyka tego obrazu, jak widać jego kształt, bo da się tutaj zauważyć, przynajmniej tutaj w tym miejscu, że część czerwonego koloru została usunięta, a część nie została usunięta, dlatego że kształt tego obiektu jest taki, jaki jest. Może lepiej będzie to wyglądało, jeśli podłączę sobie tą chinkę. No to teraz tutaj da się zauważyć w niektórych miejscach właśnie kontury tego obrazu. Więc może to być obraz, który będzie sterował wycinaniem kolorów, no i oczywiście tolerancją. My możemy, maksymalna tolerancja wszystko nam usunie, wszystkie przebarwienia, minimalna nie będzie w ogóle działać. Także właśnie w ten sposób też, oj, teraz da się zauważyć tą postać właśnie w ten sposób, która jest podłączona jako ten drugi obraz. Także to narzędzie zdecydowanie prostsze od poprzedniego. Dalej to był Difference Key, teraz Distance Key. Czy Distance Key będzie działał? No to się przekonamy za chwilę, bo dystans jest zwykle związany ze sceną. No ale podłączymy i zobaczymy. Jak na razie nic nie działa, ale zacznę zwiększać tolerancję. No i on działa bardzo podobnie jak poprzedni. Poprzednie narzędzie, właściwie można powiedzieć, że jest tożsame do poprzedniego. Sprawdzę jeszcze, czy to, no działa praktycznie tak samo. Działa praktycznie tak samo. Nazywa się dystans, może inny troszeczkę algorytm wykorzystuje, ale efekt jest praktycznie niemalże podobny. Z tym, że tutaj jeszcze oprócz kanału RGB wykorzystuje kanał YCC, którego nie znam. Dobra. Nawet popatrzcie, jeśli tutaj mamy image podłączony do tego miejsca, jeśli ja go tutaj podłączyłem jeszcze, no to mamy jeszcze taką możliwość wpływu na to, co się dzieje z naszym obrazem pod spodem. No także tych możliwości, jak widać, jest tutaj nawet czasem mówię, że przez przypadek możemy stworzyć coś ciekawszego. Również jeśli to matte działa w ten sposób, o, czyli tutaj mamy obraz, a tutaj osobny obraz, właśnie nam tym parametrem tolerancji możemy sobie wpływać właśnie na to, że można wycinać obiekt w obiekcie albo zrobić dziurę. No to akurat ten parametr falów nie będzie działał. Zrobić dziurę przy pomocy konturu innego obrazu. Także też takie możliwości wycinania przy pomocy tego narzędzia mamy. Dobra, to był Difference Key. Double Edge Mask. Podwójna maska, element parametryczny. No i zobaczmy, czy tutaj coś się będzie działo. No dzieje się na zasadzie takiej, jeśli sam ten obiekt podłączymy do parametru faktory, to mamy po prostu poziom przezroczystości, czyli mamy tak zwana maska zewnętrzna i wewnętrzna, więc musi coś być, zarówno albo górny parametr, dolny to jest mnożnik, tak? A ten, oj, tutaj tym dolnym parametrem, no jak damy na 0, to coś się, to co jest? To jest na zasadzie takie, jakbyśmy mieli faktory parametr ustawiony na 0,5. Tutaj jeszcze mamy adjacent, bleed out, keep in, ale to akurat tutaj za wiele nie zmienia. No i dopiero jak tutaj zaczniemy coś sobie kombinować, no to zobaczmy. Podłączmy sobie obraz tu do inner maski. No i teraz mamy wycinanie przy pomocy tego obrazu. Tak jakby, ale nie samej faktury obrazu, tylko przy pomocy powierzchni obrazu. Jeśli podłączymy w to miejsce, no zobaczmy, czy tutaj coś wyjdzie, no to jak widać nic tutaj
się nie dzieje. Nawet na Maxie są ustawione. Ale dodajmy tutaj bokę chemiczną do tego pierwszego. A co? No i teraz już widzimy, że pojawiła się maska, która jest kształtem tego obiektu, tak? Czyli wycięta jest dziura tego typu. Jeśli damy tutaj na długie datę, czy coś się będzie działo? Nic się nie dzieje. Jeśli dodamy teksturę, też nic tutaj, a przy teksturze już się coś będzie działo, dlatego że tekstura ma tożsame kolory razem z bokeh image, no i tutaj już pojawiły się, prawda, jakieś rozmycia, które trudno powiedzieć, czym są spowodowane, czy kolorystyką. No to łatwo sprawdzić. Jeśli wartość podłączymy do Outer Mask, to zobaczymy. Oj, proszę bardzo, czyli mamy ten obraz, maska zewnętrzna tej tekstury wpływa na maskę wewnętrzną tego obrazu bokeh image i mamy wycięcie, które jest uzależnione od tekstury, od kształtu tekstury. No, jak damy keep out, to wtedy rozciągnie nam granice obrazu, a przy keep in to zachowa kształt obiektu. Adjacent only, damy wszystko, no to tu akurat zmian wielkich właściwie nie będzie żadnych. No dobrze, to odepnijmy sobie już tą różnicę. Maska eliptyczna. Maska eliptyczna, jak damy do faktory, proszę zobaczyć, jest to po prostu elipsa. Ta sama zasada jak była przy Box Mask, tylko że tutaj mamy do dyspozycji obiekt eliptyczny, okrągły. No i oczywiście, tak jak wcześniej, można podłączać tutaj, prawda, inne obrazy i będziemy mieć dokładnie to samo, co było przy Box Mask, tylko tyle, że tutaj jeszcze mamy obiekt eliptyczny, więc zasada działania jest dokładnie taka sama jak przy Box Mask, więc chyba nie będę tracił na to czasu. King. No, ten to jest duży. Ten to jest duży. Podłączamy co obraz. Czyli to jest akurat narzędzie matte. Podłączamy do factory. Narzędzie, które łączy w sobie kilka poprzednich tych właśnie node'ów matte, czyli distance key, color key, chroma key. Czyli praktycznie zastępuje niemalże wszystko. Z tym, że tu jeszcze ma taki parametr edges, czyli parametr wykrywania krawędzi dodatkowo. Zobaczmy, tutaj mamy matte, a jak podłączymy sobie edges, co się będzie działo, to mamy wykrywanie krawędzi, jak widać. Okay? Czyli filtrowanie przy pomocy wykrywania krawędzi. Mamy key color, który oczywiście będzie wpływał na to, że obiekty, akurat te czerwone, które miałem przy domieszką koloru tego, no jak widać, są na zasadzie wykrywania krawędzi. Czyli w zależności od tego, co wykorzystamy, to albo mamy tworzenie z nich dziur, obiektów przezroczystych, albo właśnie wykrywanie krawędzi. Można też połączyć z kanałem alfa, proszę bardzo. Wtedy jeśli połączymy z kanałem alfa edges i dodamy ten matte, no to mamy co? Wszystko się staje przezroczyste, a mamy tylko i wyłącznie wykrywanie krawędzi. Parametr pre-blur to jest nic innego jak parametr dodatkowego rozmycia. Tutaj mamy balans i tutaj inne jeszcze parametry, które po prostu no, będą wpływać na to. Tutaj mamy tryby. Im więcej ustawiamy edge kernel, tym większe wykrywanie krawędzi, czyli też może tworzyć obrysy, tak jak widać. No tutaj jest tak jakby edge kernel, czyli drugi parametr, mnożnik do poprzedniego, clip black,
czyli zwiększa jeszcze zasięg. Clip wide, czyli do środka. No i to zaczyna przypominać, no powiedzmy, szkic troszeczkę, prawda? Delayed erode, czyli właśnie to, co już żeśmy mówili sobie w poprzednim materiale, czyli erozja lub uwydatnianie. Sposób, w jaki jest ten obrys robiony. I tu mamy oczywiście parametr rozmywania jeszcze do krawędzi. Zobaczcie, że to działa tylko na krawędziach. Tu mam podłączony edges do kanału alfa, mimo iż tu mam matte włączone do faktory, ale kanał alfa wymusza mi, że wszystko znika i tylko mam samo wykrywanie krawędzi. No i post blur, czyli też dodatkowe rozmycia, które uzupełniają tak jakby obraz. Jeszcze mamy parametr garbage, który, no jak widać, nie można tutaj nic ustawić na razie. No i dobra, jeśli wyłączymy kanał alfa, no to wtedy będą widoczne te obrazy, ale obiekt, który miał ten kolor, on ulega no całkowitej zmianie, tak? Czyli tutaj określamy nasycenia tych kolorów i tak dalej, i tak dalej. Jeśli podłączymy sobie teksturę do key color, no to wtedy będziemy mieć to, o czym była mowa wcześniej, czyli część będzie obiektu w naturalnym kolorze, część będzie w innym kolorze. Oczywiście jeszcze możemy tutaj regulować sobie przy pomocy color rampa zasięgi tych kolorów. I tu naprawdę jest w czym wybierać. A podłączmy sobie image do garbage, zobaczmy, co się stanie. No i proszę bardzo, jak zupełnie zmieniło się teraz to, co było widoczne. Czyli no pojawił się ten obiekt tej naszej Chinki. A jeśli damy tu edges, no to wtedy wraca nam tamten obraz pierwszy. Tak, i ten garbage już przestaje działać. Także w zależności od tego, co jeszcze podłączymy, to tutaj można naprawdę uzyskać no dość ciekawe możliwości, tak? No tutaj już ten post blur działa, tak? Czyli widzimy, że jak garbage podłączymy, to już ten post blur jest widoczny. Może nie we wszystkich parametrach, ale jest tutaj widoczny, tak? Zobaczmy, co się stanie, gdy przełączę go do Core Matte. No to w tym miejscu jeszcze mogę podłączyć to tutaj. I się robi coraz bardziej ciekawie. Także to już ten node to jest akurat takim dosyć sporym kombajnem do tworzenia takich różnych efektów. Teraz jak żeśmy tutaj podłączyłem sobie ten obiekt razem z tym, no to już teraz widać, że zaczął mieszać nam te dwa obrazy jeszcze dodatkowo. Także no dużo wymaga, powiedzmy, metody takiej prób i błędów. Nieco. Zastosowanie tego obiektu. Dobra, co tu jeszcze mamy z tych... to był Keying Screen. To akurat działa tylko i wyłącznie do plików multimedialnych, więc tego nawet nie zauważymy, bo to służy do postprodukcji, ale sequencera, czyli filmu. Więc z tego nie skorzystamy. I jeszcze chyba ostatni został Luminance Key, czyli tak zwany klucz światłości, Luminance. I jak podłączymy, no to to wygląda mniej więcej to w ten sposób, że tutaj mamy nasycenie koloru, tak? Jasność, kontrast, może tak powiem, no bardziej jasność. Natomiast ten parametr low jest dość ciekawy, bo w zależności od tego parametru high możemy właśnie określić, od jasności będzie zależeć po prostu sposób wycinania obiektów jednego obrazu z drugiego.
A jak podłączymy ten obrazek, no to tutaj mamy, prawda, prostą sprawę, albo bo mamy obraz w dwóch kolorach, tak, że wtedy wycięcie mamy znacznie, znacznie prostsze. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o te rzeczy z postprodukcji, z tych dwóch grup.